No witam serdecznie, słuchajcie, parę informacji tutaj dotyczących, już tutaj się robi właśnie panel, właśnie się graweruje tutaj ten panel, tylko za mocno mam docisk, teraz moment. Prawie się kończę, kabla od kamerki, ale padła informacja, że ten transceiver, który tutaj będzie składany, on będzie miał końcówkę mocy lampową, słuchajcie, 40-watową końcówkę mocy, ale na lampie, może 50-watową na lampie. Będzie miał, jak widać tutaj właśnie się teraz graweruje skrzynka do skrzynki antenowej, do tunera anteny, że tak powiem, panel już praktycznie ku końcowi. Musiałem go na dwa razy, bo nie wszedł nie na raz w drukarkę 3D. No i dobra, za chwileczkę będziecie, zobaczycie jak wyjdzie. Może dzisiaj już się uda go poskładać do kupy, ale no już pewnie ku końcowi, słuchajcie. Jeszcze kupa roboty, ale jeszcze moment. No i tak wyszedł, słuchajcie, panel. Tutaj jeszcze zostało, tu pod spodem jest taka przykładka biała, która będzie maskować podświetlanie, ponieważ te wszystkie napisy tutaj wygrawerowane, te wszystkie, wszystko to, co jest tutaj dookoła, będzie podświetlone, nie? I będzie podświetlone w dwóch kolorach. Normalnie będzie kolor niebieski, tak jak wyświetlacz, a przy włączeniu nośnej się będzie zapalać kolor czerwony. Czyli po prostu będziemy mieli, wszystkie napisy będą się zmieniać po prostu w kolor, ale tu już mało ważne, tylko chodzi o to, żeby zaznaczyć nośno. No i tutaj będzie już skrzynka antenowa i S-meter tego typu, taki mały do po prostu do zestrojenia. A ja sobie tutaj teraz wytnę tą pleksję pod spodem, znaczy na początek tylko sobie pozaznaczam, gdzie mniej więcej ona ma być wycięta. Okej. Na równo. No dobra, biorę się do roboty i lecimy.
sprzęcior nabiera kształtu, słuchajcie. Panel przedni wykonany. I jeszcze kwestia zasilacza. Kwestia zasilania, kwestia wzmacniacza lampowego. Będzie wzmacniacz lampowy, tutaj będzie z tyłu wstawiony, znaczy z tyłu, z boku będzie wstawiony. Bo to wszystko będzie w ten sposób. Takiej wielkości to będzie. Transceiver i teraz tak, tutaj z boku. Bo tutaj to są niepotrzebne. Tutaj będzie zasilacz, miejsce na trafo. Zaraz przełączymy. Moment, kamerkę. Tylko te nóżki z tyłu są za długie, ja je na sztukę na razie wkręciłem. Tutaj będzie trafo, a tutaj będzie wzmacniacz na lampach. Słuchajcie, i tu będzie tak. Z tyłu będzie wyciąg tego typu wiatrak. A tutaj, słuchajcie, zrobimy niego na tych lampach, bo akurat na dwóch takich i zrobimy, nie wiem, bo powinno wyjść 50 W najlepiej, bo to jest KT88, słuchajcie, to jest, tak używane są do audio, ale czy ta lampa koniecznie musi działać w częstotliwości audio? No chyba nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Bo na EL34 pięknie wychodzi. Najwyżej później podmienimy EL34, bo to są praktycznie odpowiedniki EL34. Na jednej EL34 30 W wychodzi. Na dwóch może 50 mi wyjdzie. Ale to będzie liniowe. Idealnie będzie liniowe. Tu musimy dorobić szasi. Musimy oddzielić to ekranem. Będą dwie lampki. Wiatrak wyciągowy. Wentylator, układ do strojenia skrzynki antenowej tutaj z przodu, czyli po prostu musimy cewę tutaj nawinąć. Jeśli to będzie transceiver na jedno pasmo, to nie musimy tego wzmacniacza robić na tej zasadzie, że dostrajanie specjalnie na potężnych kondensatorach, żeby to dużej mocy też nie będzie na tych lampach. Dostrajanie na dużych kondensatorach i cewka z odczepami, bo po co nam odczepy, słuchajcie, jeśli to będziemy używać paśmy 80 metry. No, może w przyszłości 40 metry. Także kwestia jest tylko maksymalnie jednego odczepa, a ja myślę, że tutaj, tu w tym miejscu da się to dostroić i do 40, i do 80 metry. Lampa bardzo pięknie pracują, że tak powiem, lampowce. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, na razie projekt rozwojowy. Nie lubię zaczynać czegoś, czego nie kończę, jak już zacząłem. I powstał. I pięknie zaczął nadawać i odbierać. To teraz trzeba dokończyć, obudowę zrobić. No. Transceiver. No i podświetlanie tego. No to podświetlanie to za chwilkę. Przy BTT. Ewentualnie sam wskaźnik na czerwono zrobię, a reszta będzie wszystko na niebiesko podświetlona albo na biało, a wskaźnik będzie tylko się włączał wtedy, kiedy będzie nośna. Dobra, pozdrawiam. To by było na tyle z budowy panela transceivera. Te napisy będą podświetlone pięknie. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to podświetlimy. Może się uda mi to podświetlić, ale tym się nie da. Tym też nie. Dobra. Efekt końcowy w następnym odcinku. Na lampie.